Witajcie kochani, was na moim kanale. Ja jestem Polardow i dzisiaj mam pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale, czyli Summer Diaries. Nie mam bladego pojęcia, jak to się mówi, i mam nadzieję, że tak bardzo tego nie kaleczę. W wielkim skrócie, te odcinki to są takie pamiątki z wakacji i chciałabym ważne momenty tutaj wam pokazywać. Nie wiem, czy tak naprawdę będzie ten content wyglądał, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Gadam trochę bez ładu i składu, ale dzisiejszy dzień jest dla mnie tak cudownym dniem, bo rano wstawiłam nowy odcinek. Bardzo was serdecznie zapraszam, tutaj macie mnie turkę, bo nie wiem jak się wstawia to coś. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć. Czuję się przecudownie, naprawdę. I też mnie to troszeczkę dziwi, bo ten odcinek był takim odcinkiem, który nagrałam troszeczkę w złym humorze i tak nie jestem z niego jakoś za bardzo zadowolona. A on wam się spodobał, więc mega wam dziękuję, naprawdę jestem mega szczęśliwa i mega wdzięczna, że was mam. Także ja was odsyłam do tego odcinka, bo naprawdę fajnie go zobaczyć. Jest godzina 12:30, będę też sprzątać w pokoju. Przed chwilą zawiozłam mojego psa do fryzjera, więc też wam pokażę. Jestem taka szczęśliwa dzisiaj, naprawdę. Ja nie potrafię rozmawiać, bo mi po prostu to, o czym rozmawiam, to ja o tym nie myślę. Ja po prostu myślę o tym, że co chwilę mi przychodzą powiadomienia z komentarzy i z polubień i no Boże, to jest tak cudowne. Naprawdę cieszę się, że podjęłam decyzję, że będę nagrywać, bo no daje mi to dużego kopniaka motywacji, więc no widzicie teraz moje prawdziwe emocje. To są takie emocje, których nie udaję. Musimy troszeczkę ochłonąć. Będę teraz sprzątać. Chyba już wam to mówiłam. Nazbierało mi się troszeczkę bałagan w pokoju, więc no, trzeba będzie to posprzątać. Najpierw trzeba to przestawić, bo tutaj mi to jakoś nie pasuje. Jakby jak to teraz nagrywam, to wszystko będzie spoko, ale tutaj nie. Więc bierzemy. Miniaturka. Jeżeli chodzi o kosmetyki, kupiłam maseczkę, to są według mnie najlepsze maseczki, naprawdę. Kupiłam takie hydrożelowe płatki pod oczy, bo ja je widziałam, że są bardzo polecane na TikToku. No i jeszcze z kosmetyków, tym razem z kosmetyków do makijażu. Kupiłam sobie mój standardowy kosmetyk, aha nie, ten jest ten, to będzie ten, tak świeży. No i kontynuując haul zakupowy, to kupiłam sobie taką koszulkę z Batmanem, moi drodzy. Najlepsza rzecz według mnie w tej koszulce to to, że ona wcześniej kosztowała 59 zł. Wiem, że ostro się nie złapała, bo nagrywam przed nią kamerą, ale ona kosztowała 60 zł wcześniej, a ja ją kupiłam za 15. Więc Janus biznesu, moi drodzy. Hejka, lecę właśnie na sesję zdjęciową. Przyszłam sobie właśnie na spacer. Troszeczkę muszę mówić do was bliżej, bo nie lubię krzyczeć, a wiem, że moje odcinki są troszeczkę ciche. Co ja chcę wam powiedzieć? Chcę was zmotywować, żebyście wyszli na dwór, bo to jest naprawdę mega ważne. Pogoda od czasu do czasu w Polsce jest ładna, więc jeżeli jest ładna, to korzystajcie, bo naprawdę za niedługo będziemy narzekać, że chcemy lato, a teraz większość osób narzeka, że chce zimę, więc albo się decydujemy, albo będziemy korzystać. Miałam pająka na nodze, o czym mówiłam, albo będziemy korzystać z pogody, która jest teraz. Hejka. Hej.
hejka, jestem już trochę sfatygowana, jak możecie zauważyć, makijaż mój no już nie wygląda tak, jak wyglądał rano. Zauważyłam, że już nie zwracam uwagi na swój wygląd, gdy z wami nagrywam. I to jest w ogóle przecudowne, bo jestem w stanie po prostu zmyć makijaż i nagle zacząć z wami rozmawiać. I to jest rzecz, do której ja mega długo dążyłam. 206 subskrypcji, 370 łapek w górę i 3,2 tysiące wyświetleń. To są ogromne liczby, naprawdę. Jestem mega wam wdzięczna. Dziękuję wam za to, że jesteście, byliście i mam nadzieję, że będziecie. A teraz będę zmazywać makijaż, kłaść się spać dosyć wcześnie, bo mam jutro parę odcinków do nagrania. Znaczy może nie parę, ale jedna dziewczyna prosiła mnie o taki jeden odcinek. I w sumie planowałam go też trochę nagrać, więc super, mam kolejną motywację. A i tak w ogóle to zapraszam Was na mojego Instagrama, ponieważ wstawiłam nowe zdjęcie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo jest to zdjęcie, które w sumie robiliśmy wspólnie. Ja teraz jadę do kuzynki, jadę na rowerze, a mój outfit wygląda w ten sposób. Jest to taka spódniczka troszeczkę niebezpieczna, bo bardzo łatwo jest coś mi pokazać, ale zaryzykujemy, może będzie spoko. Tata! Wróciłam właśnie do domu i będziemy w sumie nie wiem co robić. Cześć, słodziaku! Co tam, słodziaka? Co tam? No co? W ogóle, to jestem pod takim wrażeniem. Mój film, ten Back to School, ma 11 tysięcy wyświetleń. 11 tysięcy osób zobaczyło moją twarz, mój kanał. To jest naprawdę dla mnie niewyobrażalne. Ja zawsze wiedziałam, że ja osiągnę coś na YouTubie i ja wiem, że to, co się stało teraz, to będą moje dzienne wyświetlenia. To będą moje wyświetlenia, które będę zdobywać co godzinę. Wiecie, tak trzeba sobie to wymanifestować w głowie. Ale nie spodziewałam się, że to tak szybko nastanie. Wiadomo, to też może być taki jeden skok, że ten filmik jest najpopularniejszy na moim kanale, a następny mogłabym mieć znowu po 100 wyświetleń. Ten odcinek ma chyba 800, zaokrąglając łapek w górę, a mój wcześniejszy ma 200. A wcześniej miał 20, jak nie mniej nawet. Więc naprawdę, no to jest dla mnie takie super. Tak bardzo wam dziękuję. I te miłe komentarze, że zasługuję na więcej, że jestem mega pozytywną osobą, że to jest po prostu tak dla mnie cudowne. Dziękuję wam naprawdę. Nie wiem, jak mam wam się wdzięczyć i gadam teraz, wiecie, takie masło maślane totalnie, bo no, moje emocje są tak duże. Cześć!